Dowódca pocztu sztandarowego, porucznik Robert Pachowski. Sztandarowy chorąży Tomasz Korwiel. Asystujący kapral Sławomir Szporka. Pododdziały składające przysięgę. 6 kroków na wprost. Patrz! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Żołnierzami wyróżnionymi złożeniem przysięgi na sztandar zostali szeregowy Kamil Łuszczyński, szeregowy Olgier Piotrkowski, szeregowy Mariusz Duński, szeregowy Jakub Dębiński. To! Przysięgi! Żołnierze, powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Ja, żołnierz Wojska Polskiego. Przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Przysięte. Brygada, patrz! Brygada, patrz! Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panie wojewodo, panie generale, dowódco Wojsk Obrony Terytorialnej, panie pułkowniku, dowódco Kujawsko-Pomorskiej 8 Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo, rodziny, żołnierze, którzy dziś złożyli przysięgę, wszyscy dostojni goście. To ważna chwila w życiu każdego żołnierza. Chwila złożenia przysięgi, a więc potwierdzenia oddania ojczyźnie i bezwarunkowej służby Polsce. Dzięki wam Polska jest silniejsza. Dzięki wam Polska jest bardziej odporna na zagrożenia. W czasie pokoju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służą pomocą poszkodowanym. Nie dalej niż wczoraj ponad 130 żołnierzy z 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej udzieliło pomocy i wciąż pracuje na Sądecczyźnie, pomagając mieszkańcom dotkniętym skutkom kryzysu naturalnego, skutkom nawałnicy. Dziś swoją służbę na Lubelszczyźnie rozpoczęli żołnierze Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w miejscowości Wilków. Też pomagają w usuwaniu szkód, jakie wyrządziła nawałnica. Do dziś w Małopolsce żołnierze WOT-u także pomagają poszkodowanym pożarem w Nowej Białej. A przecież przez cały czas epidemii żołnierze w oliwkowych beretach pomagali wszystkim tym, którzy potrzebowali wsparcia. Każdy z nas, jeżeli odwiedzał szpital, jakikolwiek szpital, każdy szpital w Polsce spotkał żołnierza WOT-u, który swoją służbą odciążał personel medyczny szpitala, tak żeby personel medyczny mógł w 100% poświęcić się pomocy pacjentom. To jest właśnie służba w czasie pokoju, ale w czasie wojny jesteście zobowiązani do tego jako żołnierze lekkiej piechoty, żeby współdziałać z Wojskiem Polskim z innych rodzajów, a więc żeby przede wszystkim służyć wsparciem, żeby wykonywać zadania dotyczące rozpoznania, żeby walczyć w obronie naszej ojczyzny, żeby bronić
granic Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz tego, że musicie być dobrze wyszkoleni, a jesteście już po kursie, tych szkoleń będzie dużo, dużo więcej, będziecie się szkolili razem z żołnierzami wojsk operacyjnych, musicie też prezentować postawę, silną postawę miłości ojczyzny, patriotyzmu. Tak jest dlatego, że poświęciliście swój wolny czas, żeby służyć Wojsku Polskim, a więc chcecie służyć Polsce, chcecie pomagać innym. Za to serdecznie dziękuję. Ale żeby ta służba właśnie miała taki wymiar bardzo mocno osadzony w tradycji, w chlubnej tradycji Wojska Polskiego, temu poświęceni są patroni wojskowi. Patronką 8 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jest jedyna cichociemna generał Elżbieta Zawadzka. To jest właśnie wzór do naśladowania. To jest postawa patriotyczna, którą naśladujecie, której jesteście wierni. Są z nami też kombatanci, a więc dziękuję za obecność, dziękuję za to, że jest sztafeta pokoleń, że te wszystkie wartości, wokół których zbudowana jest tożsamość narodowa Polska, są pielęgnowane, są podtrzymywane w kolejnych pokoleniach. Dziękuję wam za to, że wstąpiliście do Wojska Polskiego. To jest powód do dumy, ale oczywiście jest to też zobowiązanie. Życzę wam, żebyście z godnością nosili mundur żołnierza Wojska Polskiego. Wszystkiego dobrego. Panie generale, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Przed chwilą przeżyliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. W państwa obecności złożyliśmy przysięgę wierności i oddania ojczyźnie. Tym samym uroczyście potwierdziliśmy, że chcemy żyć tak, aby zawsze być gotowym do niesienia pomocy lokalnej społeczności. Mamy świadomość, że wypowiedziane przez nas słowa roty przysięgi to nie tylko ogromny zaszczyt, ale również zobowiązanie. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by godnie reprezentować i świadczyć o brygadzie, podnosić swoje kwalifikacje i szlifować nabyte podczas szkolenia umiejętności. Zawsze ze świadomością, że celem jest ochrona i wsparcie lokalnej społeczności. Dziękujemy kadrze dowódczej i instruktorskiej 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej za słowa motywacji, wyjaśnienia i pouczenia, kiedy to było potrzebne. Na koniec dziękuję wam, koleżanki i koledzy. Była to dla nas niezwykła lekcja życia. Zostanie zapamiętana już na zawsze. Terytorialsi, zawsze gotowi! Zawsze blisko! Terytorialnej służby wojskowej z kompanii szkolenia podstawowego 81. Batalionu Lekkiej Piechoty.
Torunia i 83. Batalionu Lekkiej Piechoty z Grudziądza. Jednostki 33-01 3 Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu.